Hej, hey, witam was bardzo, bardzo serdecznie w specjalnym odcineczku z Shakes and Fidgetes, czyli z Q&A'em na 2019 rok. Dokładnie tydzień temu, czy nawet troszkę więcej, bo 13 lutego, czyli dokładnie 10 dni temu nagrałem odcineczek z zapowiedział QA 2019, ponieważ wielu widzów jest nowych, wiele osób może czegoś tam jeszcze nie wiedzieć, może nie odnaleźć wszystkiego, no nie wszystko też w tych poradnikach jest. Więc postanowiłem za waszą namową zrobić. Taki oto odcinek i w tym odcinku będziemy odpowiadać na te pytania, które są związane oczywiście z Shakes and fidget. No i będziemy odpowiadać na te, które nie można nigdzie odnaleźć. Dlaczego kupujesz potki na ponad 1000 dni, wydajesz na to golda, skoro i tak kończysz grać i usuwasz postać, a wątpię, że będziesz w to grał co najmniej 3 lata. Strata golda. No temu człowiekowi już chyba odpisałem, czy nie? No ja nie, ktoś innym odpisał. Dlaczego nie masz już oficera w Gimperium? Ponieważ go nie chciałem mieć już i nie chcę go nadal. Na jakich etapach gry dokładać do postaci zwykłe itemy? Na każdym etapie nie. Na no jak pojawiają ci się czarne gemy. Dlaczego zwykłe itemy są fajne, ponieważ balansują ci postać. A dlaczego taka jest konieczność? Ponieważ czarne gemy są lepsze od zwykłych gemów. A dlaczego są lepsze? No to sobie weź swoje najlepsze gemy na wytrzymałość. I na przykład na, na, na jedną statę nie wiem. Czym grasz? Jak grasz magiem, no to na Inte. no czymkolwiek. No weź sobie najlepszy jednostatowy item i go pomnóż przez dwa i weź sobie najlepszy czarny gem, jaki masz, i sobie pomnóż te statystyki przez dwa. No i zobacz, co jest lepiej mieć. Czy dwa jednostatowe, czy dwa czarne. No i odpowiedź sobie na pytanie, w związku z tym, że trzeba mieć czarne, to trzeba jakoś równoważyć statystyki postaci. Ile godzin spędzasz w tej grze dziennie? Trudno powiedzieć. Czasem godzinę, czasem 3, a czasem 5. Czy zwiadowca jest lepszą profesją niż zabójca, jak myślisz? Myślę, że jest bardzo podobną, chociaż jest troszeczkę droższą, bo musisz znaleźć dwie dobre bronie z dobrym dymydżem, a nie jedną, więc to jest dla Ciebie trochę trudniejsze. Natomiast dostajesz rekompensatę z lepiej skalowanym dymydżem, czyli szybciej ci się skaluje ten damage najprawdopodobniej. Natomiast w takiej walce z magiem masz trochę większy problem, bo. Jeżeli przeklikujesz maga na jakimś późniejszym etapie w lochach, na przykład wiodowcą potrzebujesz 3 krytyki pod rząd, to zabójcą potrzebujesz na przykład 6. No i co jest bardziej prawdopodobne, 3 krytyki czy 6? Sam sobie odpowiedz. Czy żałujesz tego, że usunąłeś swoje poprzednie postacie? Czy czerpiesz teraz większą przyjemność z gry? Czy czerpię? Czerpałem teraz, nie mam pojęcia. Trochę mniejszą niż na początku. No wiadomo, początki serwera są zawsze przyjemniejsze niż te late game'y. Kolejna rzecz, czy żałuję, że skasowałem? No nie, nie żałuję, no dlaczego mam żałować? Trochę mi maga ten... Brak, trochę mi maga, brak. Bo zwiadowcy to nie żałuję. Zwiadowcy to to był w ogóle błąd, że go zakładałem. Trzeba było w ogóle tam na S34 albo nie grać, albo grać wojownikiem. Ten zwiadowca to był taki naprawdę bajt mistrzów, którzy się tam podniecali i później tylko pokali. Czemu dokupujesz potki, skoro masz? To są kuźwa 3 lata. No są kuźwa 3 lata, bo potem będą droższe. Tu wszyscy ci ładnie odpowiedzieli. Eee, czy długość misji ma wpływ na drop jedzonka? Podobno jest tak, że im dłuższa misja, tym większa szansa na dropnięcie jedzenia, aczkolwiek e, nigdzie na forum tego nie znalazłem, żeby było potwierdzone oficjalnie przez Playa e, i żeby było to aktualne, tak? Natomiast podobno jest właśnie tak że im dłuższa misja, tym większa szansa na drop czegoś tam, nie? Natomiast no, tych dropów jest tyle, jest szansa na drop jedzonka, szansa na drop klepcydry, szansa na drop itemu, szansa na drop, nie wiem, dusz w skarby lasu, kamienia, drewna. Tych szans na te dropy jest tyle, że chyba jednak lepiej robić krótsze misje, jeżeli liczysz na drop. Tak mi się wydaje, że jednak krótsze misje dają ci większą szansę na jakikolwiek drop, nie? Gdzie ta porażka w petach? Czy błazen znajdzie w końcu swoje jądro? To jest chyba pytanie do błazna. Smokogryw był droższy, czy samochód? A to zależy. Mm, to zależy. Jakim samochodem jeździsz? Na jakim następnym serwerze planujesz grać? Nie wiem. Na razie nie planuję grać na żadnym innym. Na razie nie planuję wdawać się w taką pułapkę gdy na kilku serwerach, bo... Po prostu nie mam na to czasu. O co chodzi z tym barżantem? Dlaczego tak go ciśniesz? Opowiedz historię. Ja go cisnę? Nie sądzę. Czy potężny analityk powróci do petów? Zobaczymy. Czemu nie jesteś oficerem, to już Najbardziej skillowa klasa, najmniej skillowa klasa. Wszystkie klasy są tak samo skillowe w sf -ie. Może najbardziej uczciwą taką klasą jest mag, który też polega często na swoich krytykach z górnej półki. No ale nie ma czegoś takiego jak uniki, bloki i tak dalej, więc wydaje mi się, że najbardziej skillową klasą, skillową nie, ale najbardziej taką uczciwą klasą jest Mac, dającą chyba najwięcej frajdy z gry. Natomiast nie ma najbardziej, najmniej skilowej klasy w sf -ie. Ile wydałeś pieniędzy na szejksa? Podaj w złotówkach: 3,50. Dlaczego zakrywasz grzyby szczęśliwe monety? No, można takie samo pytanie zadać o sobie, na przykład, dlaczego nie zakrywasz? No, bo zakrywam to, zakrywam. Dlaczego w twierdzy mam taki po zero surków, co by coś dawali? Mm, polecam tutaj odcinek. W ogóle polecam wszystkim taką serię Wszystko Shakes and Fidget, i tutaj gdzieś jest odcinek o twierdzy. Jak dobrze budować twierdzę? I tutaj jest wyjaśnione, dlaczego masz zero. Związane jest to z różnicą poziomów twierdzy, twoich i twoich przeciwników. Która postać według ciebie najlepsza, najbardziej lubię ma Kiedy ekopostać już były? Która wersja SF lepsza? SF czy zwykły? Flash czy remaster? Nie rozumiem pytania. Ile grasz w SF Game? Było ile masz grobów? O kurwa. No moi drodzy, ile mam grobów? Eee... No to jest ciężkie pytanie, no pozwólcie, że nie odpowiem na to pytanie, ile mam grobów. Jaka jest najlepsza droga rozwijania petów bez wydawania grzybów? Polecam serię wszystko o Shakes and Fidget, tam jest opowiedziana. Wersja eko i wersja free to play. od jakiego levela kopalni lecą czarne klejnoty? Jak bardzo level kopalni wpływa na staty klejnotu. Level kopalni wpływa najbardziej na staty klejnotu razem z Twoim levelem. Również wpływ ma na to liczba rycerzy w gildii, ale największy wpływ ma Twój level i, yy, i level kopalni klejnotów. Natomiast czarne klejnoty zaczynają pojawiać się i wypadać z kopalni w momencie kiedy pojawia się piętnastka, co najmniej jedna piętnasta sala rycerska w gildii. O, nie jest to związane z twoim levelem kopalni tylko z salą rycerską. Dlaczego zakładasz zwykłe itemy zamiast epików? Już o tym trochę mówiłem. Czy będzie jakiś giveaway na przykład na grzyby? Nie sądzę. Czy jak odbieram mawkę z wehikułu czasu weekend goldu to dostaję dodatkowe złoto? Nie. Nie ma wpływu odbiór. Nie ma wpływu żaden event na odbiór wehikułu czasu. Czyli odbierasz zawsze normalne zadania, niezależnie czy to jest Weekend Gold, Expa, czy cokolwiek innego. Natomiast ma wpływ to, jakiego monta masz na sobie. Czyli jeżeli grasz tak, że czasem grasz na Tygrysie, a czas na smoku, to odbieraj wehikuł wtedy, kiedy masz założonego smoka, bo wtedy dostaniesz więcej. Ile wydałeś na grzyby 3,50 Ile grzybów wydałeś już na tym serwerze od początku? 13. lol.clidbyte QA. Kiedy można się spodziewać odcinka na temat PET-u statykami wchodzione w Kogeniuta? Hmm. Tak naprawdę to jest tylko kwestia tego KogNUta, ale myślę, że jeszcze to nagram zaraz po qnd Planujesz grać na innych serwerach przez 35 Mówiłem, jak oceniać zmiany w systemie Gildi na Wielki Plus. Planujesz kontynuować serię, wszystko o tak, jeżeli będę miał pomysł co tam jeszcze nagrać. Hmm, czy uważasz, że Imperium ma szansę nadrobić legendarnych tobilerów? Nie wiem. Jaki miałeś najwyższy level W SF? Nie pamiętam. Seria W9, ostatni odcinek z magiem. Kiedy porażka w Petach, zobaczymy. Pewnie niedługo kiełno w końcu znajdzie jądro. Pytanie do Błażanta. Po co ci na tyle dni potki, żeby potem ich nie kupować? Kiedy się kasujesz? A, zobaczymy, jak długo grasz w WSF game. W jaki sposób dostajesz grzybki czy kody od grzyby od Playa Games? Ile masz lat? No to jest pytanie z kategorii Bardzo inteligentnych, ile masz lat? 13, w jaki sposób dostajesz grzybki czy kody na grzyby od Playa Games? Gołębiem pocztowym. Jak długo grasz w Set Game? No chwilę. Ile byśmy musiał wydać całą twierdzę i podziemia na maksa? Hmm. hmm. Pod podziemiu to zaraz bym się ograniczył tym, że zrobiłbym mm, ze trzy kopalnie i bym się sury skończyły. Jeśli chodzi o twierdzę, nie mam sury nawet na kopalnię dwudziestkę, więc tutaj te pieniądze nie są ograniczeniem. Bardziej ograniczeniem są surowce. Bardzo ważne, chciałbym pozdrowić księżniczkę Rajse o szósta feliego i barżanta, znaczy się na no, Dawida naszego bazna, znaczy się nieważne. Moje pytanie brzmi, kiedy Outlast lub Wiedźmin 3? Nie, nie, to nie to pytanie. Moje, co jadłem na obie? Co robi ta drabina na profilowym? Jak się czujesz odrzucony przez Rajse. To nie są pytania związane z Shakes and Fidget. Dlaczego skoro klejnoty czarne są takie op, to pomocników nie ubierasz nigdy w czarne? A widzisz, to jest dobre pytanie i już ci na nie odpowiadam. Hmm. Nasi pomocnicy na w początkowej fazie gry mm, głównie odgrywają rolę w wieży i w strefie roku. Generalnie nasi pomocnicy odgrywają rolę tylko w strefie roku i tylko w wieży. Natomiast walki w wieży i walki w strefie mroku różnią się troszeczkę od siebie. Walki w wieży są walkami, które trwają dłużej. Ci pomocnicy, ci przeciwnicy w wieży mają dużo heltu i zadają mniejszy dymycz. Damage. Mniejszy damage. Co znaczy, że taki, każdy taki pomocnik wykonuje kilka kolejek, zadaje kilka ciosów, a wasza postać zadaje kilkanaście nawet ciosów w takiej walce w wieży. W Walki ze strefą mroku są dość specyficzne, bo tam tych ciosów jest dużo, dużo mniej. Przeciwnicy mają trochę mniej tego heltu niż przeciwnicy w wieży, natomiast mają bardzo duże kuknięcia. No i co za tym idzie? Wbijanie czarnych gemów w pachołków ma tylko jeden cel i tylko w jednym przypadku się opłaca, mianowicie kiedy kupujecie jednostatowe itemy na. Statystykę damageową danej klasy. Ponieważ nie ma sensu boostować epików jeszcze czarnym gemem, ponieważ ten held takiego pachołka nie odgrywa zbyt dużej roli w takiej walce ze strefą mroku. Bo on i tak i tak zada jeden albo dwa hity i nic więcej. Więc boostuję jak najbardziej damage, żeby zadając ten jeden czy dwa hity, by zadał ten hit większy. Dlatego ubieram w gemy jednostatowe. Natomiast w sytuacji kiedy. Przyjdzie taki dzień, że nie będę kupował tych epików i będę na przykład ich ubierał w jednostatowe, to wtedy najprawdopodobniej większość gemów będę wkładał czarnych. Hmm. QA, czy epiki, które dropią z lochów, skroją się z levelem? To znaczy, czy jakbym zestawił sobie po 10 lochów z każdego i bił je na powiedzmy 120 levelu i nagle pokończył wszystkie dostał na przykład ze zbezczczonych epika na mój level czy na level tych kataków? Epiki, wszystkie itemy, które dropisz ich statystyki, ich wartość też cenowa skalują się do niższego levela, który bierze udział w walce. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli na 40. levelu bijesz się z mobem, który ma 90. level, dostaniesz item skalowany na level 40. Natomiast jeżeli na 120. levelu bijesz się z gościem, który ma level 40, to też dostaniesz z levelu 40, bo wtedy tym niższym levelem walczących jest level moba w lochu. Co to znaczy? To znaczy, że opłaca ci się czekać z lochami do swojego poziomu, kiedy dostaniesz item maksymalny ze swoimi statystykami, ze swoją wartością. W przypadku zwykłych lochów ma to mniej znaczenie, natomiast w przypadku tornada ma to dużo większe znaczenie, bo jeżeli robisz za szybko tornado, to dostajesz itemy na swój level, bo mobek wtedy ma wyższy level, więc dostajesz mniejsze wartości te itemy. Dlatego warto poczekać z tornadem i bić na przykład te wyższe tornada już na a, swoim levelu, na levelu, w którym, m, na levelu takim samym jak mobek, z którym walczysz. Wtedy dostajesz droższe itemy i wtedy to jest ta różnica, że dostajesz może przykład itemy po 8-10 baniek, a nie 3-4 bańki. To odbija się na twoich statystykach, dlatego w przypadku tornada warto czekać, natomiast w przypadku innych lochów no nie jest to zbyt y, warte, bo no tak jak mówię, no dostajesz zawsze i tak i tak tego... Niższego lożka, niższego levelu item. Natomiast tak, one się skalują do niższego levela, który bierze udział w walce. Dziwne pauzy, no dziwne pauzy, dziwne pauzy. Czy najlepszą opcją jest branie maga, bo szybciej pety można zdobyć. Nie sądzę, czy żeby wybór klasy był związany z petami, bo prędzej czy później i tak, i tak będziesz miał wszystkie pety. A... No, chyba że zakładasz, że będziesz grał sobie tylko chwilę, no to okej, okay, możesz sobie tak kombinować. To lepiej brać zwiadowcę, jak chcesz sobie chwilę tylko pograć, albo zabójcę. Natomiast, jeżeli myślisz o dłuższej fazie gry i dłuższym graniu, to nie patrz na łatwość zdobywania petów, bo prędzej czy później będziesz miał je wszystkie. Jak 10 osób z 50 ma salkę 15, to taka jest szansa na czarne gemek? Ktoś tam kiedyś podawał i liczył, że w przypadku, kiedy jest 50 salek 15 w gildii, to szansa na czarny gem jest taka sama jak na wszystkie inne gemy, czyli jest gem na siłę, wytrzymałość, zręczność, szczęście i czarny, czyli wtedy wynosi 20%. Czyli jeżeli 10 osób ma z 50, no to wychodzi 1 piąta z 20%. No tak należałoby to rozumieć, natomiast nigdzie nie znalazłem konkretnego wzoru, który, który by to określał. Pytanie do wróżby Macieja jakie twórcy coś oryginalnego, nie mającego nic wspólnego z serialami lub filmami? Czy twórcy tej gry mają mózg? No odpowiedziałbym Ci w ten sposób. Twórcy tej gry mają... Czy mają mózg? Nie wiem. Natomiast mają go więcej niż Ty, bo to Ty grasz w ich grę, a nie oni w Twoją. Aha! Jak zaczęła się Twoja przygoda z SF-em przez jednego kolegę, który mnie zawsze podpuszcza do innych gier, a później sam przestaje w je grać? Jak zrobić te czarne gemy? Piętnasta salka rycerska w gildii. Czy przedmioty z paladyna zaliczają się do przedmiotów wojownika w klaserze? A jakie przedmioty wojownika ma paladyn, jak nosi przedmioty maga? Chyba, że masz na myśli broń konkretną, to broń tak. Jak zrobić osiągnięcie? Wielki darczyńca, startowanie wypraw ataków nie zalicza się czekać. Czekać, bo Playa potwierdziła, że w związku ze zmianą systemu gildii, zmieni też to osiągnięcie i pewnie zrobi to niedługo. Co sądzisz o tym, żeby w świetle Galaxy to Play mit Paladona do 20, potem Heraldona zamiast jednoroga, zamiast Paladona do i potem skok na 20? Generalnie ja karmię Heraldona zamiast jednoroga, bo wolę maga. Natomiast nie karmiłbym tego mm, Paladona do 200. Generalnie, im szybciej będziesz miał 19 i 20 Peta na 200, tym lepiej. A mm, nie ma co. Nie ma co. Tylko odwlekać, więc nie sądzę. O co chodzi z pancerzem? Dobra, ostatnio nachnął mnie jeden gracz, czyli z jego ognia pląsa. właśnie, pytania do tego pytania: czy do ciebie możliwe z ognia pląsa na rokitka. przez że zakładając? Nie mam zielonego pojęcia. Od którego poziomu warto przestać robić misję na EXP? Pytanie, czy w ogóle warto? Do 394 levela na pewno nie warto. Jak statystyki poboczne wpływają na walki z innymi klasami? Chciałbym poznać jakieś statystyki albo liczby. Podobno redukują. Podobno robią jedną, drugą redukcji, Czyli podobno pomagają ci otrzymywać mniejszy dymycz. Jak się czujesz z tym, że jesteś jednym z najlepszych graczy? Nie wiem czy jestem, więc dziwnie się mam czuć. Jakie poty najbardziej się opłaca kupować na zwiadowce. Nie wliczając nie śmiertelki i zręczności, no to zostaje jeszcze wytrzymałość. Czy Dzinka 100 jest w stanie pokonać 15 peta w środowisku z tenem 10? Nie mam pojęcia, chyba nie. Czy Krok 100 jest w stanie pokonać 15 peta? W środowisku z TNM-90 czy 15 pet jest w stanie zamknąć środowisko? Nie mam pojęcia. Na jest zasadzie ten warunek, że mieć konkretnego peta? Chodzi mi o cześć. Czy o to, żeby mieć odpowiednią ilość ci w sali chwały zakładcy upili, czy w mojej postaci? A to zależy, co jest opisane. Ile trzeba będzie, żeby mieć smoku gryfa, grofa smoka na stałe? Polecam wszystko o... Jest tu taki odcinek. Gryf na zawsze part 1. I gryf na zawsze part 2. mmm przy jakiej grze pozostałeś na dłużej sprawiać największą frajdę, nie licząc Sefa? <laughs> Gdzie jest powiedziane, że Sef sprawiał mi frajdę? Czy w weekend skarby lasu opłaca się robić tylko najkrótsze misje, by mieć szansę zebrać jak najwięcej drewna kamienia dusz? Yy, gracze free to play podchodzą do tego tak, że często wolą wybierać krótsze misje, żeby dostać więcej grzybów. Natomiast ja takich opcji nie uwzględniam, bo wybieram misje na Expa. Jak ustalać, ile powinieneś mieć jednostatowych itemów, a ile trzystatowych? No na podstawie levela nie na podstawie tego, jak patrzę sobie na staty i mi się podobają albo nie. Jeżeli mi się nie podoba rozjazd siły z wytrzymałością, to dodałem ostatnio czwarty item. Bo sobie popatrzyłem, pokalkulowałem, policzyłem i jak widzę, pomysł się spodobał też innym, którzy szybciutko zrobili tak samo. Nagle. Kiedy kontynuacja skupowania świni na zawsze była kontynuacja. Ale tytuł. czyli jeśli pokonasz już peta, na którego chcesz przechodzić, dajmy na to z 3 na 13 do karmić do końca 100, czy masz karmić tego lepszego. A to już zależy, co chcesz. Karmienie tego nowego daje ci szybszą drogę do 20, karmienie tego starego daje ci lepsze PvP. I musisz sobie sam zobaczyć, co chcesz. Ja bym szedł od razu w następnego, aczkolwiek no musisz to PvP sobie sam ocenić, jak masz na serwerze sytuację i wiedzieć, czy stać się na to jeśli złapałem kroksem, 60, no, to czy powinienem stopniowo karmić czy makrować? No to to jest to samo pytanie. Jak działają procenty na wydobycie czarnego klejnotu? No to już o tym mówiłem, czy wydawać kasę, czy wydawać grzyby na smoko gryfa. Gdy jestem free to play, warto czasem. Jaka postać jest najlepsza, jest lepsza zwiat, czy mak? Zależy do czego. Lochy no, łatwiej robi zwiat. Ile procent daje jeden item do dowiedził wrzucony do zupełnia czaru? Zależy na której aurze. O, na którym zwoju te pierwsze zwoje się wbija wolno, te następne zwoje wbija się szybciej. I to właśnie wynika z tego, że każdy item daje coraz więcej procentów. Co daje więcej aury do kibla? Kebab na czy pizza z papryczką chili? Hmm. Hmm. A tobie chyba już niewiele do aury cokolwiek da. Ludzie jak widać nie zmienili porażka w petach. A która z profesji jest najbardziej ekonomiczna, pod względem dostępem do klejnotów? Jak w przypadku zabójcy. Chce zabójca, ma lepszy dostęp do klejnotu, Chyba tak samo mu się kopią: rodzaju broni, czyli podwójnej wartości u kowala, która w końcu meta jest w stanie wyciągnąć więcej złota na staty. No, nie wiem, co ma. Wydaje mi się, że najgorszą sytuację ma wojownik, bo nie może sprzedawać tarcz z uwiedźmy, nie? Więc jak mu wypadnie tarcza za 10 milionów, to ma 10 milionów. Nie jest w stanie zrobić z tego 20 milionów, tak? Więc najgorszą sytuację ma wojownik, natomiast ta klas ma taką samą sytuację. Które za bojowe jest lepsze? Środkowe. Może ktoś z widzów mi podpowie, połączone konto, OK. Jaka postać jest najlepsza na początek? Odpowiadane był ja aż w SF-ie, dlaczego telewizor mi nie wyskakuje? Niedawno miałem misję na koło Fortnite 2.0 odpaliłem ją na telefonie, dobrałem koło, później wchodzę na kompa i odebrałem drugie koło, które nie znikło i mam pytanie, czy to jest po prostu Bóg, czy często się to zdarza. Czasem tak jest, że dostajesz dwa klucze, dwa koła, ale nie przejmuj się, dwa razy zakręcić nie możesz. Przez przypadek przyszedłem w świetle, w... poszedłem w żeluzę. Przez przypadek <grym> w żeluzę. I kiedy się zorientowałem, to już trochę zbyt Szkoda mi tych karmiń, żeby zmienić. Mamy obecnie, że to jest W jakiego peta iść? Czy naleźć w Lisorostop, z tego zacząłem prawie, powinienem pójść, czy to moja najlepsza opcja, czy go będąć w inny sposób? No droż. Wliska. I do Paladona. Hmm. Już na to pytanie odpowiadałem. 3.50, czego Ci brakuje w esf To za długo gadać. Jak odblokować kowala? Hmm. hmm. Gdzieś tu jest odcinek o kowalu. Polecam wszystkim odcinek o kowalu. Jeżeli bażan zdałby 5 milionów, boże, to jest 5 milionów grzybów na arenę, mógłby Cię dogonić, lub na kopanie klęsk sprzedawanie Czy taka wymiana jest opacalna? Drewno kamień Gold? No, na arenę trochę mniej opacalna. Na... No, chyba, że trafiasz na przeciwnika, który Ci daje cały czas golda, no to tak. Natomiast na gemy, to nawet 5 milionów grzybów nie potrzeba, wystarczy mniej. Czy zamierzasz grać na tej postaci dłużej niż na magu? No, chciałbym na tej postaci wbić yy, najwyższy level, jaki do tej pory miałem. Natomiast tak szczerze powiem ci, Dariusz, gdybym miał tylko tobie tak na uszko powiedzieć, żeby inni nie słyszeli, chodzi mu o dwie broni i tam dwa gemy, ale czy to dwa podwaja? Nie, nie podwaja wtedy. Zwiadowcy wtedy nie podwaja u zabójcy. Powiem ci tak, Dariusz, tylko tobie na uszko tak po cichutku. Chciałbym tą postacią wbić wyższy level niż wbijem na swoim magu. Ale Mak mi się dużo bardziej podobał. Ale to tylko Tobie cichutko powiem. Kolejne: czy będzie kiedyś powrót do jakiejś poprzedniej postaci? No trudno by było wrócić do skasowanych postaci, mając 50% akcyzji na 300 poziomie. No to my tyle, gdy walczymy z 301 levelem, a nie to musisz sobie policzyć. Yellowface. masz wzorek w grze. 10 tysięcy 10 000 szczęścia to jest 50% krytyka na 500 level. Więc y, 5000 szczęścia to jest 50% krytyka na 250 level i wszystko co jest po środku to sobie możesz policzyć. Kiedy zacząłeś przygodę? I czy od razu grałeś na grzybkach? Tak. Pamięta Ci o pan najgorszy pin na serwerze mafowskim, na 27 żelurze, 100 stodzynkę i obłączka. <laughs> postać na no to, która twoja postać z kolei, jak zacząć grać w no to wszystkie te postacie są poza starymi jakimiś, którymi jeszcze nie nagrywałem na tuby, jakieś s pl na przykład. Czy w Magu ważnie jest pancerz, czy nie? Yy, no jest. Jak walczysz z wojownikiem na przykład w lochu, to ten wojownik cię może bić, albo nie bić. Niektóre te pytania to żenada. Żeluza chyba. <laughs> Chciałeś napisać niektóre te pytania to żeluza. Dlaczego z każdej wygranej walki petu dostajesz jeżynkę? Bo widocznie był dzień mroku i wypadały jeżynki. Skąd bierzesz tyle do koła? Oglądałem w tamtym roku dużo reklam. Ile grzybów wydajesz w sześć? Czy to koło, co rozwołało ci żywioły w petach powróci? Zobaczymy będzie analityk. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Co sądzisz o postaciach, które mają w Co prawda wojny ale podstawy mają lepsze. Hmm. Sądzę, że w dłuższej perspektywie czasu trochę tą swoją postać osłabiają. I na pewno nie należy się z tym śpieszyć. Na pewno nie szedłbym w tej chwili w Golda przed 394 czy 400 levelem. Eee, jak trafiłeś na Shexy, Czy ktoś ci polecił? Może wyskoczyła gdzieś reklama? Taki jeden gość polecił i mnie zdenerwował, jako nową procesję chciałby zobaczyć w grze? Nie mam pojęcia. Ile grasz w Shake's Agram z tej Koniksem90 zabijesz szlał węża. Koniksem szlał węża powinieneś chyba już. Eee, dlaczego przy grzybach masz znak nieskończoności? Bo mam ich nieskończoność. Czemu nie ulepszasz najpierw itemów przed rozmontowaniem Kowala? Ponieważ nie zawsze dają to co mają napisane, że dają. A ja mi nie chcę się wnikać w to, który wariant da, który zabierze. Pamiętaj o tym, że nie zawsze po prostu po tym upgrade'zie dostajesz to, co tam jest napisane. Wejdź sobie, zrób sobie takie testy, spisz sobie magazyn i zobacz, czy faktycznie dostałeś. Co daje aura lepsze itemy. I gdzie kurwa przegrałeś w petach? No gdzie? No Właśnie. Na jakiej zasadzie działa International Salachwały gra sama robi dragiczne walki między topieren osobami i gildiami na serwerach tak? O godzinie 18 dnia poprzedniego zczytywane są wszystkie te miejsca? Wszystkie pierwsze miejsca gildii, pierwsze miejsca postaci i po północy są prowadzone te walki. Napisz coś o sobie. Cześć, to ja. Kiedy po raz pierwszy zagrałeś na s 5 pl Ile wydajesz na grzyby? Czy 50? Czy zrobisz serię z Hero Zero? Nigdy w życiu. Czy moi drodzy, żeby. Uciąć znowu raz na jakiś czas pytanie o Hero Zero. Grałem w Hero Zero i powiem Wam, że nie jestem w stanie grać w tę grę z tego powodu, że ta gra w moim odczuciu, to jest oczywiście moje odczucie i mam prawo takie odczucie mieć, zbyt bardzo faworyzuje oszustów. System trofeów, zdobywania ich, tego, że są, ograniczona jest ich liczba, tego, że trofea na treny są najlepsze i że może mieć ileś tam ich tylko jeden, jedna gildia. Ten system cały jest po prostu do bani, bo on powoduje to, że tworzy się 100 multikont, 500 multigildi, stawia bloki przez jakieś klikery i boty. Po prostu mnie nie bawi gra, która w late game opiera się na oszukiwaniu. Tak? Shakespeare'a byłem w stanie znosić oszukiwanie bociarzy na początku, bo to nic im nie dawało, tak? Bo w perspektywie dwóch, trzech lat gry, te pierwsze kilka dni, kiedy bocili te procenty, niewiele znaczyły, o czym ich głupota, byli na tyle durni, że nawet nie potrafili tego zrozumieć, że to nic nie daje. I nic nie znaczy. Natomiast w Hero Zero to late game ustawiony jest pod oszustów, bo te treny to jest late game. I albo jesteście w tej jednej konkretnej gildi, która te treny ma i znosicie wszystko, co nam se ktoś wymyśli... Albo nie macie tych trenów, no. Więc ja w taką grę po prostu nie gram. Po prostu nie gram w grę, która faworyzuje oszustów. I nic się z tym nie robi. Jeżeli wszelkie jest inaczej, nie podoba wam się w jednej gildii, i idziecie do drugiej, tak? W późniejszym etapie gry jest 50 gildii, które mają maksymalne bonusy i w której nie jesteście, nic nie tracicie. A tam jest tak, że albo jesteście w tej, co ma treny, albo dzień w dzień tracicie. A w tej, co, jest, co, co ma treny, to ma treny, bo oszukuje, tak? Bo tworzy sobie bloki, multikonta i tak dalej i klikerami robi jakieś tam cudawianki, więc... Zamykając temat Hero Zero, never. Jeżeli w twojej gildi znalazłaby się utalentowana osoba, ale powiedzmy w danym miesiącu nie chcesz go na krzywy zasponsorowałbyś mu? Yy, nie. Kiedyś coś takiego zrobiłem jednej czy dwóm osobom i później wiecie, co się pojawiło, bo coś tam mi napisał, i mnie trochę to tak wzruszyło. Natomiast to jest internet i e, no i nie jestem w stanie zweryfikować tego, czy ktoś mi napisze mam chorą córkę e, i to jest prawda, czy nieprawda, tak? No tak, tak przykładowo, no. Albo mam, nie wiem, nerkę, e, przedam nerkę, albo coś tam. To, jest, to są śmieszne historie, natomiast e, niektórzy z Was nie zdają sobie sprawy, że żartując w taki sposób właśnie powodujecie to, że Osoby, które naprawdę mają trudną sytuację są traktowane tak samo jak te, które są... Yy, jak te, które są i, i, idiotami, no. Bo żartowanie z takich rzeczy ozna jest oznaką bycia idiotą, ale przez to cierpią też te normalne osoby, więc... Yy, więc no nie, 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 nie. Nie ma takich wariantów, no. Trzeba zrozumieć to, że całego świata nie nakarmicie. I to jest tak, że robiąc jedną rzecz, uruchamiacie lawinę kolejnych rzeczy, i później nagle przychodzi do was 50 PW, a ja mam trudną, najtrudniejszą sytuację, no i nie jesteście po pierwsze w stanie wszystkim pomóc, a po drugie nie jesteście w stanie zweryfikować, ile z tych osób to naprawdę osoby, które mają jakąś trudną sytuację, a ile po prostu jest debilami, którzy sobie po prostu tak dla żartów piszą albo udają, albo kłamią. No, nie jesteście w stanie tego zweryfikować. Czy Playa sponsoruje grzybki? Nie. Może S35 w następnym odcinku, bo nie było w tym roku, okej. Okay. Na jakiej zasadzie zdobywa się głębiona Aura 20? Oznacza, że po spłukaniu na level 20 wylatuje jajko czy wrzucając item do Kibla Zaury? Spukując Aure, wypada jajko zamiast itemu. Za co kochasz tą grę? Nigdy nie mówiłem, że kocham tą grę. Dlaczego wybrałeś Shakespeare? Fidget? No bo chyba jest z takich gier. Nie wiem, jakoś tak najbardziej przyjaźnie zrobiona. Zrobicie odświeżony poradnik co do podziemia, bo ten co nagrywaliście z Szarpem jest trochę nieaktualny. No nie wiem, czy to jest nieaktualne. Chyba tylko to, że w skarby lasu leci inaczej surka. Czy pokażesz się jak to rozdawać od samego startu, bo widziałem w twoich filmikach, że nagrywasz już swojego wysokiego lewera. Ale na poradniku tym drugim o podziemiach jest to już wyjaśnione, nie? Podziemia i koło 2.0. Możemy to sobie tam. Podrzucić jeszcze wyżej, nie? Bo może ktoś tam nie widział, że jest drugi filmik o podziemiach na tej liście. O. To tutaj jest. Gdzie jest ten podziemia w praktyce z szarpem? O. Nie, to nie to. Halo. O. A to tu. O. Jest i wszystko o Kowalu, jest podziemia i koło. Także jest. Skąd masz taki wygląd postaci styl tak samo jak Gimpers to, już, z, to z, już zrozumiem jego wygląd. No też dostaliśmy. Kim jesteś z zawodu? Elektrykiem. Jak długo grasz w sefa? kilka lat? Ile ty musiałeś oglądać tych reklam, że masz trześć szczęśliwych monet? No dużo. Gdyby pan mógł nigdy nie zacząć w to grać, jaka byłaby decyzja? Szkoła Poznanych ludzi czy osrędzone nerwy warte? No to jest ciekawe pytanie, to jest ciekawe pytanie. Natomiast wiele osób... Które poznałem dzięki Shakesowi, czy w ogóle dzięki temu, że zacząłem nagrywać na YouTube, czy streamować. No to chyba jednak warte są te osoby. Chyba jednak warte są te osoby. Wozu! Kiedy kamerka? Nie ma kamerki. Czy jeżeli gram z wiadowcą, mam 280, to, to też powinienem zmieniać ci te nazwy klasy. No powinieneś sobie ocenić yy, balans swój, jaki masz. Ile masz czarnych gemów? Kiedy są procenty? Uwiedźmy. No jak wbijasz zwoje. Będzie poradnik do żadnych śmiesznych przejść w petach na Ta tak. Jak cię gra Paladynem coraz gorzej. Namaga. Chce ci się jeszcze, czy się zmuszasz? Nie, no nie zmuszam się. Moja umowa z Playo nie jest związana z tym, że ja mam jakieś obowiązki, więc ja się nie, nie zmuszam. Jakby mi się nie chciało grać, to się po prostu skasował i tyle. Nie mam nic takiego napisane, że nie wolno mi się skasować przed 2039 rokiem na przykład, tak? Po prostu w każdej chwili mogę powiedzieć, że już mi się nie chce w to grać i, i się skasować i tyle, no i nie mam żadnych z tego tytułu obostrzeń, więc. więc to nie jest tak, że. Ja muszę grać, bo mam umowę, tak? To nie jest tak. Mogę w każdej chwili z dnia na dzień mogę przestać grać, jeżeli będę miał taką ochotę. I z dnia na dzień plaja może zechcieć, że. Żebym, żebym. Jak chce to sobie mogę grać, ale już bez umowy, tak? Wypowiedź się tak szczerze, Obażancie. Szczerze. Jakie masz przyruszenia? Jakie będzie następna klasa? Nie mam pojęcia. Eee, 3:50. Czy są lepsi gracze w Polsce od ciebie? Z pewnością nie jeden. Ile masz grzybów? 13. Co spodobało Ci się w SF Game? Eee, ten piękny skill, który decyduje o zwycięstwie na arenie na levelach 400, gdzie nie decyduje RNG, tylko to jak dobrze budowałeś postać przez 3 lata, i wtedy. Chodzisz na arenę z innym graczem, który też budował swoją postać przez 3 lata. I o wyniku tej areny decyduje konkretnie skill, konkretnie to co zrobiłeś przez te 3 lata. Wcale nie RNG, wcale nie. Czy zagrasz na W32 raczej nie? Przejście z przepałki na rybogę. Jeden dzień przed walinkami to dobre przejście. Nie mam żadnego pojęcia nie bardzo. Dlaczego nie pokazujesz ilości szczęśliwych monet? No bo nie. Czemu nie grasz, nie reklamujesz prywatnych serwerów, niektóre naprawdę zasługują na uwagę, a są mało znane, bo to nie są prywatne serwery, tylko pirackie. Bo mu się bardziej opłaca reklamowanie oryginalnego SF Game'a. No i mu się... To właśnie anonimowe anonimie. Dobra, to tak. Moi drodzy. To jest taki przykład właśnie usuwania komentarzy na, 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 na kanale. Jeżeli ktoś lepiej wie, niż ja... To, co mi się opłaca i, i na co zarabiam, no to sorry. Czy jest osoba, która skończyła pety wszystkie na 200? Chyba nie. Jest jakaś bariera Aury w kiblu 66. Do którego levela planujesz grać? No myślę o tym, żeby przebić Maga. Ile wydajesz na grzeby? 350. Eee... Polecam Słownik. Rozbudowy podziemi, na czym się skupić jest taki poradnik. Czemu dostajesz twierdzę takich łatwych przeciwników? Nie wiem, ile masz lat? Weź sobie dzisiejszy rok, czyli 2019, odejmij od tego 1981 i zrób wynik. Dlaczego nie jesteś oficerem? Bo nie chcę. Jak nabijasz sobie te laki końcy? Nie nabijam. O co chodzi z tymi 2,5 minutówkami pod koniec paska awki na 10 grzybie i na 11 grzybie? Ostatnia misja, jeżeli ją ustawisz sobie na 2,5 minuty, ma szansę być zeskalowana w taki sposób, że e, gra wylosuje ci misje dłuższe, np. 5, 7,5 i 10 minut o takich wartościach, a będą w 2,5 minutach, więc masz szansę dostać w tych ostatnich 2,5 minutach misję, która standardowo powinna trwać 5, 7 lub 10 minut, ale tylko z 10 lub 11. Piwka. Dlaczego masz kręcić kołem za darmo? Za darmo! I love your videos, I love your dagby Masz pracę jakąś? Tak Kopie doły Dlaczego zaniedbałeś gildy? Już jesteście top 3 Ja zaniedbałem? Ile wydajesz na pieczary? 3,50 Kiedy wreszcie będę top 1 w petach? Pyta mnie Feliur Nigdy Po co ty kupujesz podki? Szkoda kasy, no szkoda ale jak mam najlepsze staty na serwerze, to stać mnie. Skoro wydałem na poty tyle golda, że mam poty wszystkie na 3 lata i dalej mam 300 stat, 200 czy 300 stat przewagi nad bażantem, to stać mnie. Jeśli odblokowałem 14 peta w ziemi, a 12 mam na 30, to którego maksować? To zależy co planujesz, ale w ziemi jesteś w stanie 14 zamknąć żywioł bez dużej liczby grzybów, więc proponowałbym ci karmić 14. Skąd masz pieniądze na grzyby? Nie mam pieniędzy na grzyby, ale mam las. I z lasu mam grzyby. Czyli do crawler do klasera jest fair? W ogóle crawler do klasera jest nielegalny. W pupilach ziemi zrobiłem gorylowa na 100. Pozdrawiam. Pozdrawiamy Staszka Kamolaka. I nie ubijam 13 PETA, ten ja mam na 9 zaraz. Jak uratować żywioł karmić 11 PETA czy 12 Wojnie próbować coś działać co dalej? Jak to ratować? No ciężko ratować. Nie wiem, czy jesteś w stanie łapem 13. No przeklikać, jesteś na pewno w stanie 13. Jakby ci się zwarciło zabić tego 13, to 13 jesteś w stanie zamknąć ten żywioł, ale to jest trochę. To jest trochę grzybków. No musisz po prostu przeboleć i lecieć do jakichś tam nie wiem, wynalazków, karmić tego 11 łowcę na przykład. I próbować w szczerbuna na przykład. Nie wiem. Czy Pomellas zabije Infernixa? Powinien. Czy są jakieś ukryte atrybuty poszczególnych klas? Klas? Nie, chyba. Bajt na narodowców. I to jest, moi drodzy, ostatnie pytanie. Przebrnęliśmy prawie 40 minut. Przepraszam, że niektóre dość szybko. Natomiast zdecydowanie większość tych pytań, odpowiedzi znajdziecie tutaj, na tej serii Wszystko 6. Fidget. Polecam przejrzeć, polecam popatrzeć. Ja cały czas myślę o tym, co tu jeszcze dodawać. Ale jak widzę na przykład pytanie skąd masz taki awatar? Jest odcinek unikalny awatar, można zobaczyć. Jaką klasę polecasz? Proszę uprzejmie. Dlaczego mam złe surki? Dlaczego coś tam stwierdzą? Proszę uprzejmie. Hazardista kody działają na wersję remaster. Jak zrobić ten cesera? świata, klepsydry, jak. No, rozrzut broni. Czy taka broń jest lepsza, czy taka? Proszę bardzo. Skąd masz gryfa na zawsze? Stunt. Czy nagrasz poradnik do podziemi? No, jak mieć i co budować? No, nagrałem. Co to kowal? Proszę bardzo. Jak karmić pupile, Proszę bardzo. Walki tych pupili od razu. Co moi drodzy, większość z tego jest na tubach. Wystarczy wejść w tą serię wszystko shakes and fidget. Natomiast ta seria pewnie będzie jeszcze rozbudowywana o rzeczy, których nie ma. Mam nadzieję, że wyjaśniłem wam wasze skomplikowane pytania. Dzięki wam serdecznie. Pozdrawiam Was, trzymajcie się mano i pa pa!